Usunięcie złego. Jest to nieprzyjemny temat, ale konieczny do poruszenia. Rozważymy ekstremalną i ostateczną formę, można powiedzieć, karności, choć jest to już nie karność, a porażka karności, upadek karności, akt wykluczenia, ekskomuniki. Ze zgromadzenia osoby, która lekceważy wszystkie poprzednie, wcześniej stosowane na niej biblijne fazy karności i musi zostać wyłączona ze zboru jako zły. Wspomniałem już kilkakrotnie o tej formie karności i zauważałem, podkreślałem, że stanowi ona również czwarty krok w postępowaniu z przypadkiem osoby, która trwa w swym uporze i nie okazuje skruchy za wyrządzone bratu zło. Wykluczenie jest najpoważniejszym ze wszystkich środków karności i powinno być traktowane jako ostatnia deska ratunku w tak poważnych przypadkach, że eliminują one możliwość zastosowania innego środka karności lub gdy inne środki, jakie stawia nam do dyspozycji Pismo Święte, zostały już wyczerpane. Akt wyłączenia ze zboru nie może być dokonany przez jednego wierzącego. Również nie przez określoną grupę. Nawet nie przez starszych braci sprawujących nadzór nad miejscowym zborem, lecz przez całą społeczność wierzących na danym miejscu. By dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, tego ostatecznego środka karności, musimy sięgnąć do pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział. Rozdział ten zajmuje się przypadkiem wierzącego w korynckim zborze, który popełnił grzech wszeteczeństwa, cudzołóstwa. Trudno określić, czy to było bardziej wszeteczeństwo, czy bardziej cudzołóstwo. Generalnie nierząd. Fragment ten jest pełen pouczeń i powinien być dokładnie rozważany za każdym razem, gdy w Kościele ujawnia się zło. Ta rzecz, która się wydarzyła, to jest rzecz opisana przez słowo porneia. Porneia jest tłumaczona różnie. Na przykład, jeśli weźmiemy jedno podejście, to jest to, tak jak w Brytyjce, wszeteczeństwo. Także możemy powiedzieć, że w Biblii Brzeskiej jest nieczystość. Koniecznie słychać, iż między wami jest nieczystość. I taka nieczystość, która między pogany nie bywa wspominana. Jeśli chodzi o Biblię Gdańską, zapewne słychać, że jest między wami wszeteczeństwo. A takie wszeteczeństwo i tak dalej. I dalej mamy, no można powiedzieć, ogólnie słyszy się o rozpuście wśród was i to taki. Dalej mamy, słyszy się powszechnie o rozpuście. Słyszy się powszechnie o rozpuście. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie. Słyszy się powszechnie o rozpuście. Powszechnie słyszy się o rozpuście. Powszechnie słyszy się o rozpuście. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami. Powszechnie słyszy się o rozpuście.
Powszechnie słyszy się, że jest między wami nierząd. W ogóle słyszy się o nierządzie między wami. Nie słyszy się o rozpuście między wami. Ogólnie słychać o cudzołóstwie między wami. Fragment ten jest pełen pouczeń i powinien być dokładnie rozważany za każdym razem, gdy w Kościele ujawnia się zło. I już wcześniej wspominałem o tym fragmencie, odwoływałem się do kilku wersetów z tego rozdziału. Dlatego teraz przytoczę jedynie wersety 11 i 12. Teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, albo podaje się za brata, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Słowo zły. Zauważmy, że osoba, o której tu mowa, a którą należy wyłączyć ze społeczności wierzących, to zły. Wykluczenie obejmuje jedynie takie właśnie przypadki złych osób. Usuńcie złego spośród siebie. Bardzo chybionym i pochopnym byłoby wykluczenie wierzącego, który został przyłapany na jednorazowym upadku lub popełnił grzech. Aby zastosować ten środek karności, podstawowym obowiązkiem zboru jest upewnić się, że osoba, o którą chodzi, jest naprawdę zła lub nikczemna, niegodziwa. To musi być stwierdzone i jawne dla wszystkich wierzących w miejscowym zborze. Zwykłe podejrzenie zła nie pozwala na akt wykluczenia. Zauważyłem już wcześniej, że istnieją różne środki karności, które należy zastosować w różnych przypadkach popełnionego grzechu. Te środki karności, które dotychczas wspomnieliśmy, można by nazwać zapobiegawczymi lub korygującymi środkami karności. Mają one na celu zatrzymać rozwój zła, mają na celu zatrzymanie osoby, która zboczyła z drogi i znajduje się na odstępczej ścieżce, oraz mają one na celu zapobieżenie temu, by żyjąc w grzechu stała się złym w rozumieniu pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział. Jeżeli ktoś odrzuca wszelkie ostrzeżenia, nie chce dać się skorygować i brnie dalej w zło, jest niegodziwością i złem, to jego zachowanie. A gdy tylko objawią się one w jakiejkolwiek formie w danym zborze, muszą zostać natychmiast odpowiednio potraktowane, aby obecne zło nie przeniknęło całego kościoła. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, mówi nam apostoł Paweł, pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, 6 i 7 werset. Zła osoba musi zostać wydalona ze społeczności wierzących. Jest to karność zachowawcza, którą każdy lokalny zbór musi praktykować, jeżeli chce pozostać w społeczności z Panem, świętym i prawdziwym. Usunięcie złego jest niczym odcięcie członka czyjegoś ciała,
Jest to bardzo bolesna czynność, na którą decyduje się jedynie wtedy, gdy wszelka nadzieja na jego odratowanie została rozwiana. Amputację wykonuje się po to, aby zachować organizm przed wpływem trucizny działającej w chorym członku. Tak samo jest w życiu zborowym. Usunięcie złej osoby jest niezbędne, by zapobiec rozprzestrzenianiu się kwasu w zborze. Czym jest niegodziwość lub zło, można zapytać? Słowo poneros, użyte w greckim przekazie, oznacza aktywne praktykowanie i urzeczywistnianie zepsutych, niekarnych dążności, niejednorazowy czyn, lecz szkodliwe praktykowanie zła, życie w grzechu. Ogólnie rzecz biorąc, zły to osoba kierująca się złymi moralnymi zasadami, jak zadnino ego, cochuje się przemocą lub zepsuciem, o czym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 6 rozdział od 5 wersetu 11 do 13. Jest wrogo nastawiona i zawzięta w wyrządzaniu szkód i zła. Niegodziwość to raczej pewien obrany kurs postępowania niż jednorazowy akt popełnienia grzechu. Ujawnia się poprzez uparte trwanie w złem, w które wola danej osoby jest aktywnie zaangażowana. Niegodziwość nawiązuje do trądu w Starym Testamencie. W tym kontekście szczegółowe rozważenie 3 Mojżeszowej, 13 rozdział, byłoby pożądane, dlatego zachęcam. Zróbcie sobie takie studium, 3 Mojżeszowa 13, bo wtedy rozjaśni się znacznie to pole tutaj do interpretacji i rozjaśni tą zajmującą nas kwestię. Choć możemy spojrzeć na ten rozdział jedynie przelotnie, chciałbym zwrócić uwagę czytelnika Słowa Bożego na ten ważny fragment Pisma Świętego. Znajdziesz tam bardzo dokładne pouczenia co do tego, jak można rozpoznać trąd i rozróżnić od innych podobnych zjawisk oraz jak postępować w przypadku stwierdzenia takiej tej choroby. Kapłan posiadał obowiązek żmudnego i dokładnego zbadania każdego miejsca, które wykazywało symptomy trądu. Kapłan posiadał obowiązek dokładnego i żmudnego zbadania każdego miejsca, które wykazywało symptomy trądu. Musiał przyjrzeć się strupowi czy plamie i ustalić, czy zaatakowała jedynie skórę, czy może sięgała głębszych tkanek. Jeżeli obejmowała jedynie skórę, musiał odizolować chorego na 7 dni i po ich upłynięciu obejrzeć chore miejsce jeszcze raz. Jeżeli plama powiększała się, chory zostawał ogłaszany nieczystym i trędowatym, po czym wydalano go z obozu. Wszystkie te skrupulatne sposoby postępowania podkreślają kapłański obowiązek sprawowania opieki, bo jeżeli plama powiększała się, chory zostawał ogłaszany nieczystym i trędowatym, po czym wydalano go z obozu. I wszystkie te skrupulatne sposoby postępowania podkreślają kapłański obowiązek sprawowania opieki, cierpliwej obserwacji i posiadania Bożej zdolności rozeznania, co jest niezbędne, zanim kogokolwiek ogłosi się jako złego. Zauważ, jak często w tych fragmentach dotyczących tego trądu
jak często w tym rozdziale Słowa Bożego powtarzają się słowa zobaczy, obejrzy, odosobni i stwierdzi. Przy podejmowaniu decyzji i ogłoszeniu ostatecznego wyroku nie może być mowy o pochopnym działaniu i opieraniu się na przypuszczeniach. Gdy na czyjejś skórze wystąpiła biała plama, a zaraz potem pojawiło się żywe mięso, przypadek był jasny, chory był trędowaty i natychmiast zostawał ogłoszony nieczystym. Zakażenie było głębsze i obejmowało nie tylko skórę, ale i kolejne tkanki. Nie była to nagła wysypka, lecz głęboko zakorzeniona choroba trądu, która wykluczała chorego z obecności Bożej. Tak samo ma się sprawa z grzechem i nikczemnością, złem. Grzech mieszka w każdym wierzącym i jeśli nie praktykuje on nieustannie osądzania samego siebie i zaprzestanie czuwania, ujawni się w formie nagłej wysypki i jednorazowego przejawu starej natury, na przykład wybuchu gniewu, porywczego zachowania, impulsywnych działań i słów i tym podobne. Można porównać to do obrzęku czy wysypki na skórze, o których mówi 3 Mojżeszowa 13:2 albo 13:23. Ta smutna manifestacja ciała nie jest jednak trądem czy niegodziwością, chociaż może do nich doprowadzić. Taki wybuch starej natury musi zostać osądzony i obserwowany, aby się nie rozszerzył i nie stał niczym rana sięgająca pod skórę. Jeżeli wierzący pozwoli, by mieszkający w nim grzech działał czynnie, wkrótce zakorzeni się w nim tak głęboko, że straci nad nim kontrolę, straci nad nim panowanie i przerodzi się w niegodziwość, coś znacznie głębszego niż plama na powierzchni. Może szybko przeobrazić się w trwałe zło i stać się jak żywe mięso na obrzęku, o którym mowa jest w 10 i 11 wersecie. Ale jeśli przeniesiemy się na chwilę z powrotem, wrócimy do 1 Koryntian 5:11, znajdujemy tu 6 cech rozpoznawczych, świadczących o moralnej nikczemności. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który mieni się bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Są to pewne, typowe przykłady tego, co może charakteryzować nikczemną osobę. Wszetecznik to ktoś moralnie zepsuty i żyjący w niemoralności. Gdy żona Potyfara nakłaniała Józefa, by się z nią położył i popełnił ten same cudzołóstwo, ten mąż Boży odrzekł zdecydowanie. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? 1 Mojżeszowa 39:9. Jednorazowy akt cudzołóstwa lub wszeteczeństwa był dla Józefa niegodziwością. W oryginale to samo słowo użyte jest w 1 Koryntian 5, gdzie mowa jest o złym. Tym samym jest ono dla Boga. Zaczyna się od pożądliwego spoglądania na drugą osobę i popełnieniu cudzołóstwa w sercu, jak mówi Mateusza 5:28. Po tym następuje właściwy grzech, jego rzeczywiste popełnienie. Osoba taka, wszetecznik, to ktoś moralnie zepsuty i żyjący w niemoralności. Osoba taka nie może mieć społeczności ze świętymi. Chciwiec to ktoś, kto jest żądny zysku i aktywnie dąży do pozyskania czegoś, co do niego nie należy i pragnie zagarnąć cudzą własność. Chciwość to nieprawe pożądanie czegoś wbrew moralnym zasadom, zachłanna, niepohamowana żądza albo nieokiełznana pożądliwość. To właściwe wyjaśnienie słowa chciwość. I jest to opisane m.in. w Efezjan 5 rozdział 3 werset i Kolosan 3 rozdział 5 werset. Ktoś,
kogo postępowanie jest przesiąknięte takim niepohamowanym pożądaniem tego, co nie stanowi jego prawnej własności, powinien zostać usunięty ze zboru jako nikczemnik. Według Kolosan, 3:5, chciwość jest bałwochwalstwem. Nie wolno pożądać cudzej własności. I to dotyka przede wszystkim osoby, które widzimy, że tak komentują czyjeś dobra posiadane. To jest zupełnie bałwochwalcze podejście. Bałwochwalca to ktoś, kto oddaje boską cześć bożkom albo ich wizerunkom lub też nadmiernie darzy czcią i ubóstwia jakąś osobę albo rzecz. Oszczerca to osoba zachowująca się obraźliwie, kłótliwie, bezczelnie i hałaśliwie, przejawiająca niekontrolowane wybuchy złości i o złym usposobieniu, atakująca innych podłymi oszczerstwami i obraźliwymi słowami. Jak ktoś powiedział, oszczercę charakteryzuje nawyk złego mówienia o innych. Ktoś taki nie nadaje się do społeczności świętych, do zboru Bożego. Pijak to ktoś, kto notorycznie znajduje się pod wpływem mocnych trunków, mocnych używek, mocnych innych wrażeń. Grabieżca oznacza tego, kto zagarnia majętność innych, stosując pogróżki i przemoc. Użyte tutaj w greckim przekazie słowo można oddać również jako zachłanny, drapieżny i oznacza kogoś, kto jest chciwy zysku i praktykuje grabienie i łupienie innych przez wymuszanie. Jeśli ktokolwiek, kto mieni się bratem, praktykuje którykolwiek z powyższych grzechów, musi być usunięty ze zboru jako niegodziwiec. Nie sądzę, aby 1 Koryntian 5:11 dawał nam kompletną listę grzechów, jakie charakteryzują nikczemną osobę i zawierał wszystkie przypadki kwalifikujące się do wykluczenia ze zboru. Apostoł ostrzega, żebyście z takimi nawet nie jadali. Jesteśmy przekonani, że fraza ta posiada szersze zastosowanie niż tylko te 6 grzechów wymienionych konkretnie w tym wersecie. Z 1 Samuelowej 15:23 dowiadujemy się, że na przykład nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Tak więc trwanie w nieposłuszeństwie i rebelii oraz krnąbrność, która oznacza uporczywą samowolę, są również nikczemnością. Dobrze jest również zwrócić uwagę na poważny fakt, że te same rodzaje zła, jakie podaje 1 Koryntian 5:11, 13, w odniesieniu do tych, którzy mienią się braćmi, a są złymi, wymienione są również w kolejnym rozdziale tego samego listu jako cechy charakteryzujące Koryntian przed nawróceniem. Tych, którzy nie odziedziczą Królestwa Bożego, ściągając na siebie winę za popełnienie któregoś z tych grzechów, osoba, która się go dopuściła, staje zewnętrznie po stronie tych, którzy są poza zborem i nie odziedziczą Królestwa Bożego. Taka niegodziwość budzi zasadniczą wątpliwość i rodzi pytanie, czy osoba, która ją czyni, jest rzeczywiście dzieckiem Bożym. Jej postępowanie jest absolutnie sprzeczne z wyznaniem. Dlatego, jeśli mamy taką osobę, to mamy tutaj do wykluczenia tych wszystkich niegodziwców. Także, dlatego też apostoł Paweł mówi, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem i tak dalej. Nie mówi w żadnym razie, kto jest bratem i wszetecznikiem, gdyż jeśli wyznawca chrześcijaństwa żyje w nikczemności, nie mamy podstaw, żeby myśleć, że rzeczywiście jest on naszym bratem lub siostrą w Panu. Jeśli nastąpi u niego zasmucenie po Bożemu i autentyczna skrucha, jak było to w przypadku wymienionym w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian 2:6-11, zbór może dojść do przekonania, że osoba ta była i prawdziwie jest dzieckiem Bożym i przyjąć z powrotem. Także kluczowa jest kwestia zła doktrynalnego.
zastanowiłem się już z wami, zastanowiliśmy się już nad tym, czym jest niegodziwość i co charakteryzuje osoby, które powinny być wyłączone ze zboru jako złe. Zajmowaliśmy się głównie moralną nikczemnością i grzechem zaistniałym w czyimś życiu. Istnieje jednak jeszcze inna forma, w której przejawiać się może zło w poważny sposób i nie wolno jej w żadnym razie lekceważyć. Mam na myśli zło doktrynalne, fałszywe, złe nauki. Pismo Święte wspomina o nich kilkakrotnie. Przyjrzyjmy się teraz temu rodzajowi zła. Zwróciliśmy już uwagę na słowa z pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział 6-7. Nie macie się czym chwalić, nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem. Tu mowa jest o moralnym złu, jako o kwasie, który musi zostać usunięty, aby nie zakwasił całego ciasta, to jest całego zboru. Te same słowa, trochę kwasu, całe ciasto zakwasza, znajdujemy też w liście do Galacjan 5:9. Czytając uważnie list do Galacjan, zauważymy, że kwas, o którym mówi apostoł Paweł, a przed którym wierzący w Galacji mieli się mieć na baczności, by nie przeniknął do całego zboru i nie przeniknął całego zboru, to głoszone przez niektórych złe nauki, wykrzywianie prawdy Ewangelii. Nauczyciele tamtejsi przekręcali i wypaczali Ewangelię, podważając w ten sposób fundamentalne prawdy chrześcijańskiej wiary. Dowiadujemy się zatem, że złe nauki są również kwasem i powinny być traktowane tak samo jak zło moralne w praktycznym życiu. Co za tym idzie? Odpowiedzialność usunięcia starego kwasu, jaka została nałożona na zbór w Koryncie, była wiążąca również dla zborów w Galacji, a tym samym dla wszystkich dzisiejszych zborów, które są w podobny sposób odpowiedzialne, by usunąć spośród siebie nikczemne nauki lub osoby, które je głoszą. Złe nauki podkopują fundamenty chrześcijańskiej wiary, doszczętnie niszczą cały jej charakter, godzą w osobę Chrystusa i Jego dzieło, a tym samym okradają Go z należnej Mu chwały. Są bardziej niebezpieczne niż zło moralne i często powodują również poważniejsze szkody. Dlaczego? Ponieważ są bardziej wyrafinowane i nie są tak rażące. Nikczemne nauki mogą być propagowane przez ludzi, którym zewnętrznie nie można nic zarzucić, którzy prowadzą nienaganne moralne życie. Dlatego też są bardziej zwodnicze niż zło moralne, które jest jawne dla wszystkich. Szatan przybiera postać anioła światłości. Tak samo czynią jego słudzy, o czym mówi nam drugi list do Koryntian, 11 rozdział 12-15. To często są z zachowania bardzo poważni, bardzo porządni ludzie. Również bardziej prawdopodobne jest, że złe nauki rozprzestrzenią się i szybciej zostaną przyjęte przez innych niż niemoralne zło, jako że grzech moralny łatwo jest wykryć i już z natury jest on bardziej odpychający, obrzydliwy w samym charakterze dla dzieci bożych, nawet dla niewierzącego. Są ludzie, którzy głoszą bluźniercze nauki, a mimo to wydają się tak samo pobożni w swojej mowie i praktycznym życiu, jak najbardziej oddani chrześcijanie, a nawet potrafią być moralniejsi. Dlatego dzieci Boże muszą mieć się na baczności przed żrącym kwasem zła doktrynalnego. Słowo Boże zawiera wiele ostrzeżeń przed fałszywymi nauczycielami, którzy powstają często wśród ludu Bożego, a którzy ukradkiem wprowadzają zgubne nauki i zapierają się Pana, który ich odkupił, o czym mówi nam m.in. fragment z Dziejów Apostolskich 20, 28-30. Także mówi nam list do Filipian 3, 18-19, a także drugi list Piotra. Drugi list Piotra, drugi rozdział, a także listy Jana i list Judy. Pierwszy Tymoteusza, 4 rozdział 1 i 2 werset mówi tak, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary
i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców. Zło doktrynalne to każda nauka, która dotyka osoby Chrystusa, która zaprzecza na przykład Jego pełnej boskości, odwiecznemu synostwu Pana Jezusa, doskonałej ofiary Pana Jezusa, nieutracalności zbawienia, prawdziwości Jego bezgrzesznego człowieczeństwa, prawdziwości Jego Słowa Bożego, czyli Biblii, Jego doskonałej ofiary stanowiącej pełne przebłaganie i jedyną podstawę zbawienia, które jest nieutracalne dzięki temu, że ta ofiara jest doskonała. Jeśli ktoś podważa nieutracalność zbawienia, tym samym pluje na Chrystusa, twierdząc, że złożył niedoskonałą ofiarę. Także Chrystusa zmartwychwstanie w ciele, czy przyszłą chwałę. Jeżeli ktokolwiek głosi lub prezentuje tego typu nauki podważające osobę Chrystusa Jezusa, czy Jego dzieło i idące za tym prawdy usprawiedliwienia przez wiarę jedynie z łaski, potrzebę nowozrodzenia, wieczne potępienie ludzi niezbawionych i tym podobne, i trwa w tego rodzaju naukach, obarcza się winą zła doktrynalnego i nie może mieć miejsca w zborze Bożym. Jego miejsce jest na zewnątrz, a nie wewnątrz. Każda nauka, która wywraca podstawowe prawdy chrześcijańskiej wiary, jest złą nauką, a tym samym kwasem, który musi zostać usunięty ze zboru. Za takimi naukami kryją się duchy zwodnicze, demony. Niemniej jednak musimy mieć się na baczności i być ostrożni w podejmowaniu decyzji. Nie powinniśmy posuwać się za daleko i popaść w skrajność, nazywając każdą omyłkę, opaczne rozumowanie, opaczne zrozumienie jakiejś kwestii, czy odbiegające nieco od naszego pojmowania danego wersetu, nikczemną nauką. Gdy nie mamy do czynienia z fundamentalnymi naukami Pisma, mamy okazywać miłość względem naszych braci i znosić siebie nawzajem, jak wskazuje list do Filipian, 3 rozdział 15-16. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Oczywiście, jeśli ktoś błędnie pojmuje naukę Pisma i głosi niebiblijne poglądy, nie może być uznawany w zborze za nauczyciela. Może nawet być konieczne, by nakazać mu milczenie. Jednak jego mylne poglądy niekoniecznie nakazują traktować go jak nikczemną osobę, którą należy wykluczyć ze zboru. Również i drugi list Jana dostarcza nam ważnych wskazówek co do fałszywych nauczycieli i postępowania względem nich. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach, jak mówi nam drugi list Jana, 7 werset i 9-10 i 11 wersetu. Te słowa zostały napisane do wierzącej kobiety. Stanowią one wytyczną dla każdego wierzącego, którą powinien kierować się w obejściu z ludźmi, którzy nie trwają w nauce Chrystusowej i zaliczają się tym samym do kategorii fałszywych nauczycieli. Takich nie należy nawet pozdrawiać i wpuszczać do swego domu, gdyż nawet samo pozdrawianie takiej osoby czyni nas uczestnikami jej niegodziwych słów czy uczynków. Możemy zatem z łatwością wyciągnąć słuszny wniosek, że jeśli z lojalności wobec Chrystusa każdy wierzący osobiście powinien obchodzić się w ten sposób z głosicielem fałszywych nauk, to z pewnością tak samo powinien postępować miejscowy zbór, nie praktykując społeczności z osobą, która odbiera cześć Panu. Na podstawie drugiego listu Jana możemy śmiało powiedzieć, że każdy, kto głosi przewrotne nauki lub się ich trzyma, ktoś, kto wykracza poza objawione Słowo Boże i zaprzecza, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest złą osobą i musi zostać wykluczony ze zboru. Nie należy mieć z nim również osobistej społeczności, ani nawet pozdrawiać go podczas spotkania na ulicy.
Gdy jakiś wierzący lub społeczność wierzących świadomie praktykuje kontakty wspólnotowe i braterską społeczność ze złą osobą, ma udział w jej złych uczynkach i jest skażona w oczach Boga, tak samo jak gdyby osobiście praktykowała to zło. Kontakt ze złem ewidentnie zanieczyszcza. Jest to biblijna zasada przewijająca się przez całe Pismo Święte. Odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza oraz złe kontakty psują dobre obyczaje. 1 Koryntian 15:33. Wierzący mają za zadanie usunąć zło i nie mieć żadnego związku z osobą, która jest nośnikiem, jest jego nośnikiem, tego zła nośnikiem. Jeżeli zbór wzbarania się przed wyłączeniem złej osoby obarczonej winą za zło moralne lub doktrynalne, sam ulega skażeniu i jeśli dalej będzie podążał tą niebiblijną drogą, utraci status świadectwa Zgromadzenia Bożego i samemu będzie wykluczone ze społeczności świętych od innych zborów. Postępowanie też jest tu ważne w praktyczny sposób. Skoro zastanowiliśmy się już nad tym, czym w istocie jest moralna i duchowa nikczemność, to skupmy się na stosownej, bogobojnej postawie, jaką należy przyjąć wobec jej przejawów oraz na właściwym akcie wykluczenia złej osoby. Usunięcie złego. Jest to nieprzyjemny temat, ale konieczny do poruszenia. Rozważymy ekstremalną i ostateczną formę, można powiedzieć, karności, choć jest to już nie karność, a porażka karności, upadek karności, akt wykluczenia, ekskomuniki ze zgromadzenia osoby, która lekceważy wszystkie poprzednie, wcześniej stosowane na niej biblijne fazy karności i musi zostać wyłączona ze zboru jako zły. Wspomniałem już kilkakrotnie o tej formie karności i zauważałem, podkreślałem, że stanowi ona również czwarty krok w postępowaniu z przypadkiem osoby, która trwa w swym uporze i nie okazuje skruchy za wyrządzone bratu zło. Wykluczenie jest najpoważniejszym ze wszystkich środków karności i powinno być traktowane jako ostatnia deska ratunku w tak poważnych przypadkach, że eliminują one możliwość zastosowania innego środka karności lub gdy inne środki, jakie stawia nam do dyspozycji Pismo Święte, zostały już wyczerpane. Akt wyłączenia ze zboru nie może być dokonany przez jednego wierzącego. Również nie przez określoną grupę. Nawet nie przez starszych braci sprawujących nadzór nad miejscowym zborem, lecz przez całą społeczność wierzących na danym miejscu. By dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, tego ostatecznego środka karności, musimy sięgnąć do pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział. Rozdział ten zajmuje się przypadkiem wierzącego w korynckim zborze, który popełnił grzech wszeteczeństwa, cudzołóstwa. Trudno określić, czy to było bardziej wszeteczeństwo, czy bardziej cudzołóstwo. Generalnie nierząd. Fragment ten jest pełen pouczeń i powinien być dokładnie rozważany za każdym razem, gdy w Kościele ujawnia się zło. Ta rzecz, która się wydarzyła, to jest rzecz opisana przez słowo porneia. Porneia jest tłumaczona różnie.
Na przykład, jeśli weźmiemy jedno podejście, to jest to, tak jak w Brytyjce, wszeteczeństwo. Także możemy powiedzieć, że Biblii Brzeskiej jest nieczystość. Koniecznie słychać, iż między wami jest nieczystość. I taka nieczystość, która między pogany nie bywa wspominana. Jeśli chodzi o Biblię Gdańską, zapewne słychać, że jest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo i tak dalej. I dalej mamy, no można powiedzieć, ogólnie słyszy się o rozpuście wśród was i to taki. Dalej mamy, słyszy się powszechnie o rozpuście. Słyszy się powszechnie o rozpuście. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie. Słyszy się powszechnie o rozpuście. Powszechnie słyszy się o rozpuście. Powszechnie słyszy się o rozpuście. Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami. Powszechnie słyszy się o rozpuście. Powszechnie słyszy się, że jest między wami nierząd. W ogóle słyszy się o nierządzie między wami. Nie słyszy się o rozpuście między wami. Ogólnie słychać o cudzołóstwie między wami. Fragment ten jest pełen pouczeń i powinien być dokładnie rozważany za każdym razem, gdy w Kościele ujawnia się zło. I już wcześniej wspominałem o tym fragmencie, odwoływałem się do kilku wersetów z tego rozdziału. Dlatego teraz przytoczę jedynie wersety 11 i 12. Teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, albo podaje się za brata, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Słowo zły. Zauważmy, że osoba, o której tu mowa, a którą należy wyłączyć ze społeczności wierzących, to zły. Wykluczenie obejmuje jedynie takie właśnie przypadki złych osób. Usuńcie złego spośród siebie. Bardzo chybionym i pochopnym byłoby wykluczenie wierzącego, który został przyłapany na jednorazowym upadku lub popełnił grzech. Aby zastosować ten środek karności, podstawowym obowiązkiem zboru jest upewnić się, że osoba, o którą chodzi, jest naprawdę zła lub nikczemna, niegodziwa. To musi być stwierdzone i jawne dla wszystkich wierzących w miejscowym zborze. Zwykłe podejrzenie zła nie pozwala na akt wykluczenia. Zauważyłem już wcześniej, że istnieją różne środki karności, które należy zastosować w różnych przypadkach popełnionego grzechu. Te środki karności, które dotychczas wspomnieliśmy,
można by nazwać zapobiegawczymi lub korygującymi środkami karności. Mają one na celu zatrzymać rozwój zła, mają na celu zatrzymanie osoby, która zboczyła z drogi i znajduje się na odstępczej ścieżce oraz mają one na celu zapobieżenie temu, by żyjąc w grzechu stała się złym w rozumieniu pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział. Jeżeli ktoś odrzuca wszelkie ostrzeżenia, nie chce dać się skorygować i brnie dalej w zło, jest niegodziwością i złem to jego zachowanie. A gdy tylko objawią się one w jakiejkolwiek formie w danym zborze, muszą zostać natychmiast odpowiednio potraktowane, aby obecne zło nie przeniknęło całego kościoła. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, mówi nam apostoł Paweł, pierwszy liście do Koryntian, 5 rozdział, 6 i 7 werset. Zła osoba musi zostać wydalona ze społeczności wierzących. Jest to karność zachowawcza, którą każdy lokalny zbór musi praktykować, jeżeli chce pozostać w społeczności z Panem, świętym i prawdziwym. Usunięcie złego jest niczym odcięcie członka czyjegoś ciała. Jest to bardzo bolesna czynność, na którą decyduje się jedynie wtedy, gdy wszelka nadzieja na jego odratowanie została rozwiana. Amputację wykonuje się po to, aby zachować organizm przed wpływem trucizny działającej w chorym członku. Tak samo jest w życiu zborowym. Usunięcie złej osoby jest niezbędne, by zapobiec rozprzestrzenianiu się kwasu w zborze. Czym jest niegodziwość lub zło, można zapytać? Słowo poneros, użyte w greckim przekazie, oznacza aktywne praktykowanie i urzeczywistnianie zepsutych, niekarnych dążności, niejednorazowy czyn, lecz szkodliwe praktykowanie zła, życie w grzechu. Ogólnie rzecz biorąc, zły to osoba kierująca się złymi moralnymi zasadami, jak za dni Noego, cochuje się przemocą lub zepsuciem, o czym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 6 rozdział od 5 wersetu 11 do 13. Jest wrogo nastawiona i zawzięta w wyrządzaniu szkód i zła. Niegodziwość to raczej pewien obrany kurs postępowania niż jednorazowy akt popełnienia grzechu. Ujawnia się poprzez uparte trwanie w złem, które wola danej osoby jest aktywnie zaangażowana. Niegodziwość nawiązuje do trądu w Starym Testamencie. W tym kontekście szczegółowe rozważenie 3 Mojżeszowej, 13 rozdział, byłoby pożądane, dlatego zachęcam. Zróbcie sobie takie studium, 3 Mojżeszowa, 13, bo wtedy rozjaśni się znacznie to pole tutaj do interpretacji i rozjaśni tą zajmującą nas kwestię. Choć możemy spojrzeć na ten rozdział jedynie przelotnie, chciałbym zwrócić uwagę czytelnika Słowa Bożego na ten ważny fragment Pisma Świętego. Znajdziesz tam bardzo dokładne pouczenia co do tego, jak można rozpoznać trąd i rozróżnić od innych podobnych zjawisk oraz jak postępować w przypadku stwierdzenia takiej tej choroby. Kapłan posiadał obowiązek żmudnego i dokładnego zbadania każdego
miejsca, które wykazywało symptomy trądu. Kapłan posiadał obowiązek dokładnego i żmudnego zbadania każdego miejsca, które wykazywało symptomy trądu. Musiał przyjrzeć się strupowi czy plamie i ustalić, czy zaatakowała jedynie skórę, czy może sięgała głębszych tkanek. Jeżeli obejmowała jedynie skórę, musiał odizolować chorego na 7 dni i po ich upłynięciu obejrzeć chore miejsce jeszcze raz. Jeżeli plama powiększała się, chory zostawał ogłaszany nieczystym i trędowatym, po czym wydalano go z obozu. Wszystkie te skrupulatne sposoby postępowania podkreślają kapłański obowiązek sprawowania opieki. Bo jeżeli plama powiększała się, chory zostawał ogłaszany nieczystym i trędowatym, po czym wydalano go z obozu. I wszystkie te skrupulatne sposoby postępowania podkreślają kapłański obowiązek sprawowania opieki, cierpliwej obserwacji i posiadania Bożej zdolności rozeznania, co jest niezbędne, zanim kogokolwiek ogłosi się jako złego. Zauważ, jak często w tych fragmentach dotyczących tego trądu, jak często w tym rozdziale Słowa Bożego powtarzają się słowa zobaczy, obejrzy, odosobni i stwierdzi. Przy podejmowaniu decyzji i ogłoszeniu ostatecznego wyroku nie może być mowy o pochopnym działaniu i opieraniu się na przypuszczeniach. Gdy na czyjejś skórze wystąpiła biała plama, a zaraz potem pojawiło się żywe mięso, przypadek był jasny, chory był trędowaty i natychmiast zostawał ogłoszony nieczystym. Zakażenie było głębsze i obejmowało nie tylko skórę, ale i kolejne tkanki. Nie była to nagła wysypka, lecz głęboko zakorzeniona choroba trądu, która wykluczała chorego z obecności Bożej. Tak samo ma się sprawa z grzechem i nikczemnością, złem. Grzech mieszka w każdym wierzącym i jeśli nie praktykuje on nieustannie osądzania samego siebie i zaprzestanie czuwania, ujawni się w formie nagłej wysypki i jednorazowego przejawu starej natury, na przykład wybuchu gniewu, porywczego zachowania, impulsywnych działań i słów i tym podobne. Można porównać to do obrzęku czy wysypki na skórze, o których mówi 3 Mojżeszowa 13:2 albo 13:23. Ta smutna manifestacja ciała nie jest jednak trądem czy niegodziwością, chociaż może do nich doprowadzić. Taki wybuch starej natury musi zostać osądzony i obserwowany, aby się nie rozszerzył i nie stał niczym rana sięgająca pod skórę. Jeżeli wierzący pozwoli, by mieszkający w nim grzech działał czynnie, wkrótce zakorzeni się w nim tak głęboko, że straci nad nim kontrolę, straci nad nim panowanie i przerodzi się w niegodziwość, coś znacznie głębszego niż plama na powierzchni. Może szybko przeobrazić się w trwałe zło i stać się jak żywe mięso na obrzęku, o którym mowa jest w 10 i 11 wersecie. Ale jeśli przeniesiemy się na chwilę z powrotem, wrócimy do 1 Koryntian 5:11, znajdujemy tu 6 cech rozpoznawczych, świadczących o moralnej nikczemności. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który mieni się bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali.
Są to pewne typowe przykłady tego, co może charakteryzować nikczemną osobę. Wszetecznik to ktoś moralnie zepsuty i żyjący w niemoralności. Gdy żona Potyfara nakłaniała Józefa, by się z nią położył i popełnił ten same cudzołóstwo, ten mąż Boży odrzekł zdecydowanie. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? 1 Mojżeszowa 39:9. Jednorazowy akt cudzołóstwa lub wszeteczeństwa był dla Józefa niegodziwością. W oryginale to samo słowo użyte jest w 1 Koryntian 5, gdzie mowa jest o złym. Tym samym jest ono dla Boga. Zaczyna się od pożądliwego spoglądania na drugą osobę i popełnieniu cudzołóstwa w sercu, jak mówi Mateusza 5:28. Po tym następuje właściwy grzech, jego rzeczywiste popełnienie. Osoba taka, wszetecznik, to ktoś moralnie zepsuty i żyjący w niemoralności. Osoba taka nie może mieć społeczności ze świętymi. Chciwiec to ktoś, kto jest żądny zysku i aktywnie dąży do pozyskania czegoś, co do niego nie należy i pragnie zagarnąć cudzą własność. Chciwość to nieprawe pożądanie czegoś wbrew moralnym zasadom, zachłanna, niepohamowana żądza albo nieokiełznana pożądliwość. To właściwe wyjaśnienie słowa chciwość. I jest to opisane m.in. w Efezjan 5 rozdział 3 werset i Kolosan 3 rozdział 5 werset. Ktoś, kogo postępowanie jest przesiąknięte takim niepohamowanym pożądaniem tego, co nie stanowi jego prawnej własności, powinien zostać usunięty ze zboru jako nikczemnik. Według Kolosan 3 rozdział 5 werset chciwość jest bałwochwalstwem. Nie wolno pożądać cudzej własności. I to dotyka przede wszystkim osoby, które widzimy, że tak komentują czyjeś dobra posiadane. To jest zupełnie bałwochwalcze podejście. Bałwochwalca to ktoś, kto oddaje boską cześć bożkom albo ich wizerunkom lub też nadmiernie darzy czcią i ubóstwia jakąś osobę albo rzecz. Oszczerca to osoba zachowująca się obraźliwie, kłótliwie, bezczelnie i hałaśliwie, przejawiająca niekontrolowane wybuchy złości i o złym usposobieniu, atakująca innych podłymi oszczerstwami i obraźliwymi słowami. Jak ktoś powiedział, oszczercę charakteryzuje nawyk złego mówienia o innych. Ktoś taki nie nadaje się do społeczności świętych, do zboru Bożego. Pijak to ktoś, kto notorycznie znajduje się pod wpływem mocnych trunków, mocnych używek, mocnych innych wrażeń. Grabieżca oznacza tego, kto zagarnia majętność innych, stosując pogróżki i przemoc. Użyte tutaj w greckim przekazie słowo można oddać również jako zachłanny, drapieżny i oznacza kogoś, kto jest chciwy zysku i praktykuje grabienie i łupienie innych przez wymuszanie. Jeśli ktokolwiek, kto mieni się bratem, praktykuje którykolwiek z powyższych grzechów, musi być usunięty ze zboru jako niegodziwiec. Nie sądzę, aby 1 Koryntian 5:11 dawał nam kompletną listę grzechów, jakie charakteryzują nikczemną osobę, i zawierał wszystkie przypadki kwalifikujące się do wykluczenia ze zboru. Apostoł ostrzega, żebyście z takimi nawet nie jadali. Jesteśmy przekonani, że fraza ta posiada szersze zastosowanie niż tylko te 6 grzechów wymienionych konkretnie w tym wersecie. Z 1 Samuelowej 15:23 dowiadujemy się, że na przykład nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Tak więc trwanie w nieposłuszeństwie i rebelii oraz krnąbrność, która oznacza uporczywą samowolę, są również nikczemnością. Dobrze jest również zwrócić uwagę na poważny fakt,
że te same rodzaje zła, jakie podaje 1 Koryntian 5, 11, 13, w odniesieniu do tych, którzy mienią się braćmi, a są złymi, wymienione są również w kolejnym rozdziale tego samego listu jako cechy charakteryzujące Koryntian przed nawróceniem. Tych, którzy nie odziedziczą Królestwa Bożego, ściągając na siebie winę za popełnienie któregoś z tych grzechów, osoba, która się go dopuściła, staje zewnętrznie po stronie tych, którzy są poza zborem i nie odziedziczą Królestwa Bożego. Taka niegodziwość budzi zasadniczą wątpliwość i rodzi pytanie, czy osoba, która ją czyni, jest rzeczywiście dzieckiem Bożym. Jej postępowanie jest absolutnie sprzeczne z wyznaniem. Dlatego, jeśli mamy taką osobę, to mamy tutaj do wykluczenia tych wszystkich niegodziwców. Także, dlatego też apostoł Paweł mówi, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem i tak dalej. Nie mówi w żadnym razie, kto jest bratem i wszetecznikiem, gdyż jeśli wyznawca chrześcijaństwa żyje w nikczemności, nie mamy podstaw, żeby myśleć, że rzeczywiście jest on naszym bratem lub siostrą w Panu. Jeśli nastąpi u niego zasmucenie po Bożemu i autentyczna skrucha, jak było to w przypadku wymienionym w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian 2:6-11, zbór może dojść do przekonania, że osoba ta była i prawdziwie jest dzieckiem Bożym i przyjąć z powrotem. Także kluczowa jest kwestia zła doktrynalnego. Zastanowiłem się już z wami, zastanowiliśmy się już nad tym, czym jest niegodziwość i co charakteryzuje osoby, które powinny być wyłączone ze zboru jako złe. Zajmowaliśmy się głównie moralną nikczemnością i grzechem zaistniałym w czyimś życiu. Istnieje jednak jeszcze inna forma, w której przejawiać się może zło w poważny sposób i nie wolno jej w żadnym razie lekceważyć. Mam na myśli zło doktrynalne, fałszywe, złe nauki. Pismo Święte wspomina o nich kilkakrotnie. Przyjrzyjmy się teraz temu rodzajowi zła. Zwróciliśmy już uwagę na słowa z pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział 6-7. Nie macie się czym chwalić, nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem. Tu mowa jest o moralnym złu, jako o kwasie, który musi zostać usunięty, aby nie zakwasił całego ciasta, to jest całego zboru. Te same słowa, trochę kwasu, całe ciasto zakwasza, znajdujemy też w liście do Galacjan 5:9. Czytając uważnie list do Galacjan, zauważymy, że kwas, o którym mówi apostoł Paweł, a przed którym wierzący w Galacji mieli się mieć na baczności, by nie przeniknął do całego zboru i nie przeniknął całego zboru, to głoszone przez niektórych złe nauki, wykrzywianie prawdy Ewangelii. Nauczyciele tamtejsi przekręcali i wypaczali Ewangelię, podważając w ten sposób fundamentalne prawdy chrześcijańskiej wiary. Dowiadujemy się zatem, że złe nauki są również kwasem i powinny być traktowane tak samo jak zło moralne w praktycznym życiu. Co za tym idzie? Odpowiedzialność usunięcia starego kwasu, jaka została nałożona na zbór w Koryncie, była wiążąca również dla zborów w Galacji, a tym samym dla wszystkich dzisiejszych zborów, które są w podobny sposób odpowiedzialne, by usunąć spośród siebie nikczemne nauki lub osoby, które je głoszą. Złe nauki podkopują fundamenty chrześcijańskiej wiary, doszczętnie niszczą cały jej charakter, godzą w osobę Chrystusa i Jego dzieło, a tym samym okradają Go z należnej Mu chwały. Są bardziej niebezpieczne niż zło moralne i często powodują również poważniejsze szkody. Dlaczego? Ponieważ są bardziej wyrafinowane i nie są tak rażące. Nikczemne nauki mogą być propagowane przez ludzi,
którym zewnętrznie nie można nic zarzucić, którzy prowadzą nienaganne moralne życie. Dlatego też są bardziej zwodnicze niż zło moralne, które jest jawne dla wszystkich. Szatan przybiera postać anioła światłości. Tak samo czynią jego słudzy, o czym mówi nam drugi list do Koryntian, 11 rozdział 12-15. To często są z zachowania bardzo poważni, bardzo porządni ludzie. Również bardziej prawdopodobne jest, że złe nauki rozprzestrzenią się i szybciej zostaną przyjęte przez innych niż niemoralne zło, jako że grzech moralny łatwo jest wykryć i już z natury jest on bardziej odpychający, obrzydliwy w samym charakterze dla dzieci bożych, nawet dla niewierzącego. Są ludzie, którzy głoszą bluźniercze nauki, a mimo to wydają się tak samo pobożni w swojej mowie i praktycznym życiu, jak najbardziej oddani chrześcijanie, a nawet potrafią być moralniejsi. Dlatego dzieci Boże muszą mieć się na baczności przed żrącym kwasem zła doktrynalnego. Słowo Boże zawiera wiele ostrzeżeń przed fałszywymi nauczycielami, którzy powstają często wśród ludu Bożego, a którzy ukradkiem wprowadzają zgubne nauki i zapierają się Pana, który ich odkupił, o czym mówi nam m.in. fragment z Dziejów Apostolskich 20:28-30. Także mówi nam list do Filipian 3:18-19, a także drugi list Piotra, drugi rozdział, a także listy Jana i list Judy. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 1 i 2 werset mówi tak, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców. Zło doktrynalne to każda nauka, która dotyka osoby Chrystusa, która zaprzecza na przykład Jego pełnej boskości, odwiecznemu synostwu Pana Jezusa, doskonałej ofiary Pana Jezusa, nieutracalności zbawienia, prawdziwości Jego bezgrzesznego człowieczeństwa, prawdziwości Jego Słowa Bożego, czyli Biblii, Jego doskonałej ofiary stanowiącej pełne przebłaganie i jedyną podstawę zbawienia, które jest nieutracalne dzięki temu, że ta ofiara jest doskonała. Jeśli ktoś podważa nieutracalność zbawienia, tym samym pluje na Chrystusa, twierdząc, że złożył niedoskonałą ofiarę. Także Chrystusa zmartwychwstanie w ciele, czy przyszłą chwałę. Jeżeli ktokolwiek głosi lub prezentuje tego typu nauki podważające osobę Chrystusa Jezusa czy Jego dzieło i idące za tym prawdy usprawiedliwienia przez wiarę jedynie z łaski, potrzebę nowozrodzenia, wieczne potępienie ludzi niezbawionych i tym podobne i trwa w tego rodzaju naukach, obarcza się winą zła doktrynalnego i nie może mieć miejsca w zborze Bożym. Jego miejsce jest na zewnątrz, a nie wewnątrz. Każda nauka, która wywraca podstawowe prawdy chrześcijańskiej wiary, jest złą nauką, a tym samym kwasem, który musi zostać usunięty ze zboru. Za takimi naukami kryją się duchy zwodnicze, demony. Niemniej jednak musimy mieć się na baczności i być ostrożni w podejmowaniu decyzji. Nie powinniśmy posuwać się za daleko i popaść w skrajność, nazywając każdą omyłkę, opaczne rozumowanie, opaczne zrozumienie jakiejś kwestii, czy odbiegające nieco od naszego pojmowania danego wersetu nikczemną nauką. Gdy nie mamy do czynienia z fundamentalnymi naukami Pisma, mamy okazywać miłość względem naszych braci i znosić siebie nawzajem, jak wskazuje list do Filipian 3 rozdział 15-16. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Oczywiście, jeśli ktoś błędnie pojmuje naukę Pisma i głosi niebiblijne poglądy, nie może być uznawany w zborze za nauczyciela. Może nawet być konieczne, by nakazać mu milczenie. Jednak jego mylne poglądy niekoniecznie nakazują traktować go jak nikczemną osobę, którą należy wykluczyć ze zboru. Również i drugi list Jana dostarcza nam ważnych wskazówek co do fałszywych nauczycieli i postępowania względem nich.
bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach, jak mówi nam drugi list Jana, 7:9-11 i 11 wersetu. Te słowa zostały napisane do wierzącej kobiety. Stanowią one wytyczną dla każdego wierzącego, którą powinien kierować się w obejściu z ludźmi, którzy nie trwają w nauce Chrystusowej i zaliczają się tym samym do kategorii fałszywych nauczycieli. Takich nie należy nawet pozdrawiać i wpuszczać do swego domu, gdyż nawet samo pozdrawianie takiej osoby czyni nas uczestnikami jej niegodziwych słów czy uczynków. Możemy zatem z łatwością wyciągnąć słuszny wniosek, że jeśli z lojalności wobec Chrystusa każdy wierzący osobiście powinien obchodzić się w ten sposób z głosicielem fałszywych nauk, to z pewnością tak samo powinien postępować miejscowy zbór, nie praktykując społeczności z osobą, która odbiera cześć Panu. Na podstawie drugiego listu Jana możemy śmiało powiedzieć, że każdy, kto głosi przewrotne nauki lub się ich trzyma, ktoś, kto wykracza poza objawione Słowo Boże i zaprzecza, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest złą osobą i musi zostać wykluczony ze zboru. Nie należy mieć z nim również osobistej społeczności, ani nawet pozdrawiać go podczas spotkania na ulicy. Gdy jakiś wierzący lub społeczność wierzących świadomie praktykuje kontakty wspólnotowe i braterską społeczność ze złą osobą, ma udział w jej złych uczynkach i jest skażona w oczach Boga, tak samo jak gdyby osobiście praktykowała to zło. Kontakt ze złem ewidentnie zanieczyszcza. Jest to biblijna zasada przewijająca się przez całe Pismo Święte. Odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza oraz złe kontakty psują dobre obyczaje. 1 Koryntian 15:33. Wierzący mają za zadanie usunąć zło i nie mieć żadnego związku z osobą, która jest nośnikiem, jest jego nośnikiem, tego zła nośnikiem. Jeżeli zbór wzbarania się przed wyłączeniem złej osoby obarczonej winą za zło moralne lub doktrynalne, sam ulega skażeniu i jeśli dalej będzie podążał tą niebiblijną drogą, utraci status świadectwa Zgromadzenia Bożego i samemu będzie wykluczone ze społeczności świętych od innych zborów. Postępowanie też jest tu ważne w praktyczny sposób. Skoro zastanowiliśmy się już nad tym, czym w istocie jest moralna i duchowa nikczemność, to skupmy się na stosownej bogobojnej postawie, jaką należy przyjąć wobec jej przejawów oraz na właściwym akcie wykluczenia złej osoby.